Tutaj jest, nie chcę oglądać całości, no bo jakby ten gość się powtarza i te materiały cały czas robi te same i cały czas się do tego chleba przypierdala. Jak wiecie, w ostatnim odcinku oceny TikToków nie było ketoświrów, więc na kolejny odcinek nie możecie za długo czekać, bo ja też muszę skomentować, także zapalam najpierw znicz. Za wszystkich, którzy nie mogą, a raczej sami w sumie wybrali, że nie jedzą węgli. Po prostu, nie? Dziwni ludzie. No nic, przejdźmy do TikToków. Everyone's brain hates it when they lose weight. It doesn't matter your starting point. You could start from a point where you are athletic versus someone who's not athletic, couch potato type phenotype. The moment you lose a little bit of weight, we're talking even a few pounds. I'm not even talking, you're talking about a stone. Even if you lost 5 pounds, what happens in your brain is your brain is used to you carrying a... you or me carrying a certain amount of weight. The moment your weight starts to go down as an adult, it goes, hey, oh, you know, this is a big flag comes up. This is reducing my chance of survival. This is what the brain thinks. Okej, w skrócie, no chodzi o to, że mózg broni się przed odchudzaniem i tak, jak najbardziej jest to prawda, dlatego też zresztą jest tyle efektów jojo. Jakby one nie biorą się z niczego, tylko biorą się z tego, że no mózg tak reaguje i no też wysyła sygnały, które powodują też wydzielanie, a bądź niewydzielanie pewnych hormonów. Więc tak, to jest normalne, że mózg trochę tak działa, aczkolwiek też nie do końca. Bo jeżeli tutaj weźmiemy przykład chociażby osoby, która jest no, skrajnie otyła, która ma BMI, nie wiem, powyżej 38, powyżej 40, to u niej początkowo może trochę tak działać, ale też trzeba brać pod uwagę, że osoba tak otyła już nie działa dobrze, nie? W sensie już jej hormony nie działają tak, jak powinny, więc doprowadzenie do stanu normalnego, w sensie do stanu takiego, jaki powinien być, z jakim, powiedzmy, się rodzimy i do jakiego jakby no, dąży nasz organizm, czyli do homeostazy, do równowagi, no to trochę działa inaczej. Ale tak, zdecydowanie redukcja wagi działa, redukcja tkanki tłuszczowej wpływa na pracę naszego mózgu i to, jakie sygnały odbieramy. Szczerze, kurwa? Nie wiem. Bo jedyne, co potrafiłam, to albo zajadać stres, albo nie jeść nic ze stresu. Rozwaliłam sobie przy tym hormony, zdrowie, w ogóle wszystko. Dlatego wyglądam tak, jak wyglądam. Chociaż sądzę, że i tak zrobiłam zajebistą pracę, hej, schudłam 14 kilo na ten moment. A moją dotychczasową przemianę możecie zobaczyć na drugiej platformie. Bardzo długo też nie miałam styczności ze sportem. Ogólnie miałam zarąbistą deprechę. Ogólnie to tak, ludzie, którzy doprowadzają się do stanu otyłości, to nie jest tak, że oni jedzą jakieś ogromne ilości kalorii, bo nie potrzeba ogromnych ilości kalorii, żeby doprowadzić do takiego stanu, tylko potrzeba trochę więcej kalorii spożywać, niż wynosi nasze zapotrzebowanie przez bardzo długi czas. Bo przykładowo, jeżeli ktoś przez 2 lata, załóżmy, codziennie dostarczałby 100 kilokalorii ponad normę, to przytyje 10 kg. I ja mówię tutaj tylko o 100 kilokaloriach. Czyli bardzo mało. W momencie, gdy będzie to 200-300 kilokalorii, no to zrobi się 20 albo 30 kg w ciągu 2 lat. No i tak przecież to wygląda. To nie jest tak, że ludzie tyją w ciągu roku. W sensie, oczywiście są takie przypadki, ale większość osób, które się odchudza, to odchudza się dlatego, że przez ileś lat nie uprawiali sportu, przez ileś lat źle się odżywiali i oczywiście organizm przez to, to jest to wcześniej powiedziałem, że te hormony się no, destabilizują, w sensie nie są w normie, więc człowiek i się mniej rusza przez to, więc też mniejsze zapotrzebowanie i taka osoba, która no, waży, nie wiem, 120 czy 150 kg, ona wcale nie musi mieć dużego zapotrzebowania kalorycznego. Oczywiście chodzi mi tu o stosunek na przykład takiej osoby do osoby, która na przykład waży 100 kg, ale ma na przykład sporą aktywność fizyczną. Więc jeżeli ktoś się prawie w ogóle nie rusza w ciągu dnia i waży 100 kg, no to jego zapotrzebowanie kaloryczne może być rzędu, nie wiem, 2800-3000 kilokalorii. To nie są duże ilości przy takim masie ciała, nie? Więc otyłość to nie jest coś, co się bierze z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc, tylko to jest coś, co jest zbudowane latami i tak samo przy redukcji tkanki tłuszczowej też trzeba brać to pod uwagę, że ciężko jest schudnąć 20 kilo w ciągu 2 czy 3 miesięcy, ale w ciągu roku jak najbardziej. Dobra, stop. Właśnie to w taki sposób też nie wolno zaczynać. W momencie, w którym chcesz wykonywać ćwiczenie prawidłowo, skup się na tym, żeby zabezpieczyć barki. Więc teraz tak, najpierw złap chwyt, teraz zrób rotację barków na zewnątrz,
Tak jakbyś chciał zrobić takie złamanie sztangi, bo to zabezpieczy ci barki i dopiero teraz możesz wykonywać prawidłowy ruch, czyli ściąganie drążka do klatki. I to będzie sprawiało, że twoje plecy będą pracowały prawidłowo, a barki będą zabezpieczone, zmniejszy się ryzyko urazu. Tak, jak najbardziej, tylko że to powinien być naturalny ruch, a nie dzielenie ruchu na etapy. Oczywiście, jeżeli ktoś ma problem jakiś z barkami, z łopatkami, nie wiem, z dołem najszerszego grzbietu, to podzielenie na dwa etapy może mieć sens, żeby nauczyć się tego ruchu. Żeby nauczyć się tego, że ten ruch najpierw właśnie jest przeciągnięcie łopatek i potem dopiero przeciągnięcie, powiedzmy, łokci w dół. Przeciągnięcie tego ciężaru do klatki piersiowej. Także dzielenie tego na etapy tylko w takich przypadkach, właśnie jak ktoś się dopiero uczy albo ktoś ma jakieś problemy. W innych przypadkach to po prostu powinno być płynne. I powinniśmy po prostu dać tym łopatkom, barkom się ruszać w pełnym zakresie, więc też je wyciągać i wciągać z powrotem, nie? See what Coca-Cola Zero does to my blood sugar. This is by far the most requested video in this account. Tons of people ask for this. Here it is finally in a bottle of Coca-Cola Zero like this. There is 0 calorie, 0 gram of sugar, 0 gram of fat and 15 milligram of sodium. So, the real question is this going to spike my blood sugar? Or is it going to do nothing at all? I'm super curious to see this. Let's try it out. All right, so it's been exactly an hour and 45 minutes since I drank my Coca-Cola Zero. Let's now look at the glucose monitor to see the impact it had on my blood sugar. And remember to take your free consultation call to see if you can get rid of your problems with diabetes. So I felt great overall, no problem at all. Let's look at the results and we see that there is literally zero impact. No dokładnie, no to jest właśnie idealny dowód. Zresztą no ja też na sobie sprawdzałem na glukometrze i tak to właśnie działa. Jeżeli coś nie dostarcza nam kalorii, nie dostarcza nam cukru, nie dostarcza nam białka, to nic się z tym cukrem nie stanie. A skoro się z cukrem nic nie stanie, to też z insuliną się nic nie stanie. Bo insulina jest reakcją na podniesiony poziom cukru. Jakby w momencie, gdy mamy podniesiony poziom cukru, no to organizm produkuje insulinę, żeby ten poziom cukru obniżyć. Więc tak, no jeżeli pijemy kole zero, no to nie mamy wyrzutów cukru i nie mamy wyrzutów insuliny, bo ona nie ma węglowodanów, nie ma niczego, co by spowodowało wyrzut tej insuliny czy cukru. Proste. Wow, ciągle jestem zaskakiwany, jak zjem chleb, bułkę, niech to będzie ciemna, niech to będzie razowa z ziarnami. Jest źle. Zobaczcie na krzywą glukozową. Tutaj, co wam pokażę, udowodnię, jak pieczywo jest szkodliwe dla naszego zdrowia i skoków glukozy. Zobaczcie sobie, co tutaj zjadłem. Tutaj jest, nie chcę oglądać całości, no bo jakby ten gość się powtarza i te materiały cały czas robi te same i cały czas się do tego chleba przypierdala. To powiem tak, abstrahując, totalnie abstrakcyjna sytuacja, ale pomyślcie o tym. Jeżeli komuś szkodzi zjedzenie kromki chleba i nie mówię tu o osobach, które mają na przykład celiakię, tylko chodzi mi o właśnie tą wrażliwość insulinową. Jeżeli ktoś czuje się senny po zjedzeniu kromki chleba, to czy to jest zdrowe? Na logikę. Czy to jest zdrowe, jeżeli ktoś zje trochę węgli i czuje się źle? To czy według was to jest normalne? Bo według mnie to nie jest normalne. I według mnie to jest idealny pokaz tego, że ma bardzo słabą wrażliwość insulinową. Bo ja po zjedzeniu pieczywa czuję się fenomenalnie. Tak samo jak po każdym źródle węglowodanów. Po prostu czuję się dobrze po zjedzeniu. Właśnie abstrakcyjna sytuacja. Wyobraźcie sobie, że nagle nie ma dostępu do jedzenia i musi zjeść ten chleb. I jeszcze coś musi zrobić do tego. Jest w dupie. Po prostu. I tak, oczywiście, że zjedzenie pieczywa spowoduje wyrzut cukru. Bo to węglowodany. Tylko co z tego? 4 fakty odnośnie picia kawy. Po pierwsze, popijanie posiłków kawą sprawia, że zmniejsza się wchłanianie składników mineralnych, takich jak żelazo, wapń, magnez. Zgadza się. Nawet do 90%. Drugi fakt jest taki, że dziennie możemy pić od 2 do 5 filiżanek kawy, ponieważ zmniejsza to ryzyko chorób sercowych. Zgadza się. Trzeci fakt jest taki, że taka filiżanka kawy bez dodatku mleka ma tylko 5 kalorii, więc nie musimy wliczać jej w bilans kaloryczny. I czwarty fakt jest taki, że kawa wcale nie odwadnia. Chce nam się częściej chodzić do toalety, ale nas nie odwadnia. Zgadza się. Znaczy jedyny przypadek, w którym kawa mogłaby odwadniać, to w momencie, gdybyśmy pili same espresso. W sensie wiecie, że pijemy 50 ml, to bardzo możliwe wtedy, że efekt diuretyczny tej kawy będzie większy niż ilość płynów, które spożyjemy. Ale wiecie, w momencie, gdy my pijemy kawę i ta kawa powiedzmy ma 200-250 ml, no to nawet jak my wysikamy te 200 ml, to się wysikamy to, ile wypijemy tej kawy, to i tak wychodzimy na zero. Więc ona nie odwadnia. Także no tak, no cała reszta się oczywiście zgadza. Wiadomo, że jeżeli są osoby, które mają problemy zdrowotne i tej kawy nie mogą pić,
no to nie powinny jej pić, ale to jest chyba oczywiste. W sensie nie wiem w ogóle po co to mówię, ale mówię to, bo wiem, że są takie komentarze. Ale to wiecie, na tej samej zasadzie, że jak ktoś jest uczony na orzechy, to nie powinien jeść orzechów. Ale to nie znaczy, że orzechy są złe, nie? Jakby wszyscy inni, którzy mogą jeść orzechy, którzy nie mają uczulenia na orzechy, wyciągną z nich bardzo dużo dobrego. I tak samo jest z kawą. Więc jeżeli ktoś nie ma problemu z piciem kawą, nie ma przeciwwskazań do picia kawy i oczywiście mu smakuje, bo to jest też bardzo ważne, że w momencie, gdy komuś w ogóle nie smakuje kawa, to nie powinien jej spożywać, no bo po co ma się męczyć? To jeżeli ktoś lubi kawę, nie ma problemów, jak najbardziej może ją pić i to są właśnie te ilości, które może spożywać, czyli od 2 do 5 filiżanek dziennie. I tu mamy na myśli też to, że jeżeli ktoś przykładowo pije kawę z ekspresu, to jedna filiżanka to jest jeden shot, w sensie jeden espresso. W momencie, gdy robisz sobie kawę podwójną, to już to są, to już liczy jako dwie filiżanki. Więc nie możesz pić jakby 5 podwójnych kaw, no bo to jest jakby 10 już porcji. Więc to już jest za dużo. I od 2 do 5, tak, jak najbardziej pilnowałbym tylko tego, żeby nie spożywać kawy do 8 godzin przed snem. Najlepiej. W 2016 roku profesor Osumi otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie mechanizmów autofagii. Jest to zjawisko samozjadania, czyli usuwania śmieci komórkowych lub uszkodzonych fragmentów komórek. Lipozomy trawią patologiczne organelle, rozpuszczają i w ten sposób tworzą budulec do naprawy i odbudowy. Odkrycie mechanizmów autofagii. I tu już jest kłamstwo, dlatego że on nie odkrył mechanizmów autofagii i nie wiem dlaczego ludzie kurwa tak właśnie, to są właśnie ci eksperci, że oni przeczytają jakiś artykuł i powtarzają debilizmy, które przeczytają i nie sprawdzą, czy to ma sens. Nie, on nie odkrył procesu autofagii. Proces autofagii jest znany nam od dziesiątek lat. On prawdopodobnie mówił na chleb PEP, jak już wiadomo było, że autofagia istnieje. Jego nagroda polegała na tym, że on zauważył u gąbek, bo to było, to też jest istotne, że to było w przypadku gąbek. Nie myszy, nie szczurów, nie koni, nie ludzi. Gąbek, czyli bardzo prymitywny organizm. Odkrył, jak można indukować tą autofagię, czyli jak można ją przyspieszyć, jak można ją wzmocnić, żeby jej było więcej niż jest normalnie. Dlatego, że ta autofagia cały czas zachodzi. U każdego jest proces obumierania, powiedzmy, starych komórek i po prostu pozbywania się tych śmieci. To się dzieje cały czas. Autofagia to jest proces, który dzieje się normalnie w organizmie, nic nie trzeba z nim robić. Tutaj chodzi o indukowanie tej autofagii. I tak, no właśnie odkrył, że powiedzmy głodówka, głodzenie się, niejedzenie wpływa na to, że jest indukowana ta autofagia. I później sprawdzano to na różnych badaniach, w sensie były różne badania, które to sprawdzały, bo on oczywiście odkrył ten proces, opisał ten proces, spoko, jak najbardziej jakby w porządku, ale wiecie, też ktoś kiedyś odkrył proces lobotomii i też dostał za to Nobla. I czy ktoś używa teraz lobotomii? Nie, może niestety, może by się przydało niektórym, ale nie używa się tego, mimo że ktoś dostał za to Nobla, to co z tego, po prostu, jakby fajnie, no odkryć proces, ale no kurwa są lepsze metody, po prostu i tyle w temacie. I były badania, które sprawdzały chociażby właśnie tą indukcję autofagii przy pomocy okresowego postu, a przy pomocy samego deficytu kalorycznego. U ludzi to już badali, nie u gąbek. I co się okazało, to po prostu deficyt kaloryczny w ciągu dnia, po prostu ujemny bilans dzienny, tak samo wpływa jak okresowy post. Czyli to nie jest tak, że okresowy post jest lepszy niż po prostu bycie w deficycie kalorycznym. Będzie efekt ten sam. I tyle w temacie. Cortisol belly. That midsection pudge that just won't budge no matter how much you diet or exercise. So how does cortisol cause that? And what can you do to get rid of that? Let's talk about it. I'm Dr. Vyas, a functional medicine doctor. Tak, oczywiście, jest coś takiego jak brzuch kortyzolowy i to już o tym mówiłem nie raz, nie dwa. I tu jest jeden problem. Brzuch kortyzolowy, w sensie problem brzucha kortyzolowego nie dotyczy osób, które są otyłe. Jak jesteś otyły, to po prostu masz za dużo tłuszczu. To nie jest brzuch kortyzolowy, po prostu masz za dużo tłuszczu. Tyle w temacie. Brzuch kortyzolowy to jest problem osób, które są na przykład szczupłe, ale mimo tego mają brzuch. To tak, to wtedy mogą się, powiedzmy, tym przejąć i mogą zacząć coś robić w tym kierunku. Tylko że wciąż, jeżeli masz do spalenia tłuszcz, to musisz spalić tłuszcz.
I'm fucking sick of nobody ever explaining things in their videos. So let me explain running versus incline walking for burning fat. When you exercise, your body can use two things for energy: carbs or fats. Which one you use is dependent on your heart rate. When you're exercising with a high heart rate, you are going to burn carbs for energy. When you exercise with a low heart rate, you are going to burn fat for energy. So running is high heart rate, which means you'd use carbs for energy. Incline walking, low heart rate, you'll burn fat for energy. But here's what no one ever tells you. There's a difference between burning fat for energy and actually Tak, zgadza się. Jakby to jest zajebiście, bo już wiem, co dalej będzie. Tak, o to właśnie chodzi i bardzo się cieszę, że ktoś to nagrał. To chodzi o to, że z jakiegoś źródła ty wykorzystujesz energię podczas samej aktywności, nie ma znaczenia w kontekście spalania tłuszczu ogólnie z ciała, w sensie z redukowaniem tkanki tłuszczowej. Bo jeżeli ty w trakcie wysiłku, na przykład wykorzystujesz węglowodany, czyli właśnie masz bardzo intensywny wysiłek, wykorzystujesz węglowodany, to jednocześnie też te węglowodany to jest energia. I więc jeżeli tej energii nie uzupełnisz, nie dostarczysz, to organizm będzie musiał ją skądś sobie wziąć, a weźmie ją z tkanki tłuszczowej. Więc to nie ma żadnego znaczenia, czy ty robisz intensywny trening, czy nieintensywny, w kontekście redukowania tkanki tłuszczowej. Znaczy, to nie ma znaczenia, po prostu. Jakby znaczenie ma to, ile ty kalorii zjesz i ile ich spalisz, a nie to, z czego ty będziesz pobierał energię w trakcie konkretnego wysiłku. To, z czego ty będziesz pobierał energię w trakcie konkretnego wysiłku, to jest tylko kwestia tego, jak długo będziesz w stanie ten wysiłek uprawiać. Bo przykładowo, jakby no z tłuszczu jesteś w stanie dużo dłużej coś robić, nie? Po prostu, wiecie, dla większości ludzi nie jest problemem wyjście na 3 czy 4 godziny spacer, ale te same osoby miałyby na przykład problem, nie wiem, biegać przez 20 minut. Po prostu, jakby mimo tego, że wysiłek, jaki włożą w chodzenie, będzie większy, tak generalnie. Dlatego, że po prostu lepiej sobie mogą zorganizować wtedy tą energię. Mają niższe tętno, są do tego przyzwyczajeni i to też jest taki, powiedzmy, wysiłek dosyć, powiedzmy, taki no podstawowy, naturalny. Ale tak, to nie ma znaczenia, totalnie. Zresztą mamy maratończyków, którzy biegają długie dystanse, więc oni no, w sporej ilości, powiedzmy, spalają ten tłuszcz, w sensie wykorzystują energię z tłuszczu. Oczywiście tam oni no, często biegają na tej drugiej, ale czasem trzeciej strefie, więc też korzystają z węglowodanów. Ale na przykład mamy takich sprinterów, którzy mają typowo intensywny wysiłek, gdzie korzystają praktycznie tylko z węglowodanów. No i ani jedni, ani drudzy nie mają problemu z poziomem tkanki tłuszczowej. W sensie i maratończycy mają bardzo niski poziom BFA i sprinterzy również mają bardzo niski poziom BFA. Czego według mnie nie powinni jeść i pić rowerzyści w trakcie treningu, szczególnie jeśli chcą schudnąć? Pączki, drożdżówki, bułki, lody, piwo, wafelki, pseudoproteinowe przekąski. No z dupy jest ten TikTok, no bo on nic nie tłumaczy. W sensie tu nie ma dlaczego, a i sztuczne napoje energetyczne, szczególnie te niebieskie. Nie wiem dlaczego szczególnie te niebieskie, a poza tym to nie jest napój energetyczny, tylko to jest napój izotoniczny. Ale no to jest z dupy TikTok, no bo on nie tłumaczy niczego i nie pokazuje właśnie co jeść, tylko że co według mnie. No a według mnie nie, tak bym powiedział, nie? Jakby według ciebie nie powinni jeść, według mnie różnie, zależy. Ale trochę przejdźmy konkretniej do tego. Oczywiście, jeżeli jest rowerzysta w trakcie treningu i on chce schudnąć, to pytanie, czy on trenuje tak właściwie kolarstwo, że ma problem, żeby schudnąć, no ale abstrahując, jeżeli ktoś trenuje na poważnie jakby jazdę na rowerze, to on jeździ bardzo wiele godzin w ciągu tygodnia i robi to dosyć intensywnie. Wiecie, to nie jest jazda 20 na godzinę. To nie jest jazda w tętnie 110-120, 2 godziny w ciągu tygodnia. No to jest nic, po prostu, to jest bardzo lekki wysiłek. Więc w takim przypadku, tak, jakby prawdopodobnie przeje dużo więcej jedząc takie rzeczy niż spali. Ale w momencie, gdy mamy kogoś, kto trenuje 10, 12, 15 czy nawet 20 godzin w tygodniu na rowerze, to on przepala bardzo duże ilości kalorii. I on w trakcie wysiłku powinien spożywać kalorie, żeby w ogóle do tego wysiłku dojść. Bo nikt nie będzie w stanie 4 godziny pedałować na sporej intensywności w momencie, gdy nie będzie dostarczał w międzyczasie chociażby właśnie no, węglowodanów. No i na przykład tutaj niektóre
przygodę są z dupy, bo na przykład taki grzesiek, no to nie jest dobre źródło węglowodanu, bo on ma więcej tłuszczu niż węglowodanów, patrząc na ilość kalorii. Batony proteinowe, no to pytanie, po co im proteiny w trakcie na przykład wysiłku. Piwo, no alkohol, no to wiadomo, no nie pasuje, chyba że piwo zero. Lody, tutaj już na przykład to jest bardzo dobra opcja, zwłaszcza wszelkie lody na bazie wody, w sensie sorbety, są dobrą opcją, tylko może być po prostu niewygodnie je spożywać w trakcie jazdy. A bułki, no to zwłaszcza pszenne, nawet nie pełnoziarniste, tylko zwłaszcza pszenne, to jest zajebiste źródło węglowodanów w trakcie takiego wysiłku, tak samo właśnie jak jakieś na przykład drożdżówki, dlatego że to jest jedzenie, które jest dosyć gęsto kaloryczne, to jest jedzenie, które jest dosyć lekkie, większość ludzi raczej nie ma problemu z tolerancją tego, wygodnie się to je i jest smaczne, więc w trakcie takiego bardzo długiego wysiłku, podczas którego nawet przepalają 1500-2000 kilokalorii, no to jak najbardziej spożywanie takiego czegoś i picie przy tym izotoników jest wskazane. Nie odczuwasz głodu, kiedy budzisz się rano? To jest pierwszy sygnał od twojego organizmu, że twój metabolizm raczej nie idzie w dobrą stronę. Nie. Yes! To ma się nijak. To po prostu o niczym nie świadczy. Dosłownie. Dlatego, że przykładowo, jeżeli ktoś ma model żywienia, w którym je obfitą kolację, bo są takie modele żywienia i niektórym pasują, to on rano nie będzie głodny, po prostu, bo to jedzenie się dalej trawi. Wiecie, jedzenie się naprawdę bardzo długo trawi. To, że ono nie jest w żołądku już, to nie znaczy, że się nie trawi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że w momencie, gdy ktoś ma nawyk, bo to, że my jesteśmy głodni o jakichś godzinach, to jest trochę nawyk. My się przyzwyczajamy do tego, że jemy w konkretnych godzinach. Ja kiedyś byłem na IF-ie, jadłem bardzo późne śniadania, w sensie jadłem 13, 14, czasami nawet później, więc ja w momencie, gdy się do tego przyzwyczaiłem, w ogóle nie odczuwałem głodu. Ale za to odczuwałem głód w momencie, gdy dochodziła godzina, w której przyzwyczaiłem się do jedzenia. Teraz z kolei mam drugą stronę, że zacząłem jeść śniadania, więc koło 8-9 ja zaczynam odczuwać głód. I to jest ciekawe, dlatego że to jest niezależne od tego, o której wstanę. Załóżmy, mogę wstać o 3 nad ranem i ja głodny dopiero będę o 8, mimo tego, że jestem 5 godzin na nogach. A mogę wstać o 7 i też o 8 będę głodny. Dlatego, że jem po prostu podobne ilości jedzenia w podobnych odstępach czasu i też mój organizm i mój umysł przede wszystkim, bo to często jest tak, że to umysł nam płata figle. Może jakbym, wiecie, nie wiedział, że jest taka konkretna godzina, możliwe, że nie odczuwałbym głodu, ale po prostu to jest automat. Patrzę, jest, nie wiem, 8-9, mam takie, o, to jest pora śniadania, trzeba jeść, no i w momencie, gdy mam taką myśl, no to też zaczynam być głodny. To jest typowy efekt, wiecie, psa Pawłowa, nie, że po prostu mam sygnał, że jest godzina jedzenia, więc po prostu staję się głodny. Więc no, to nie jest żadne, jakby, to o niczym nie świadczy, jak nie jesteś głodny rano, a na pewno nie, że masz zepsuty metabolizm. Zdradzę ci 5 zasad, jak jeść właściwie śniadanie. Po pierwsze, śniadanie zjedz co najmniej 90 minut po przebudzeniu, tak żeby twój organizm podtrzymał wysoki poziom hormonu wzrostu oraz glukagonu, które spalają tkankę tłuszczową. Dlaczego ma nie jeść na przykład 10 godzin po obudzeniu? To wtedy jeszcze dłużej przytrzyma ten hormon wzrostu. Przecież im dłużej nie jesz, tym masz wyższy poziom hormonu wzrostu. Dlaczego tylko 90 minut? Bez sensu. Zaraz po przebudzeniu wypij ciepłą szklankę wody z octem jabłkowym, aby usprawnić pracę jelit, zabić złe bakterie i odżywić swoją florę bakteryjną, dzięki czemu organizm będzie o wiele efektywniej pozyskiwał energię z pożywienia i unikniesz problemów z trawieniem, czyli wydętego brzucha. 3. Na wydęty brzuch może pomóc, na lepsze pozyskiwanie wartości odżywczych nie bardzo, ale tak, szklanka ciepłej wody rano to jest dobry tip, czy z octem jabłkowym. Jeżeli komuś nie przeszkadza aż tak smak, jak na przykład mi, bo dla mnie jest paskudny, to jak najbardziej może pomóc. Mogę powiedzieć, że polecam, ale jak komuś bardzo przeszkadza ten smak, to po prostu szklanka ciepłej wody. Na śniadanie unikaj węglowodanów, unikaj płatków owsianych, musli, jogurtów oraz owoców. Dlaczego? Ponieważ te produkty podnoszą poziom insuliny, przez co twój organizm wchodzi w tryb gromadzenia zapasów, czyli po prostu tyjesz. 4. Nie, tyjemy od nadmiaru tkanki, znaczy kurwa, od nadmiaru kalorii, a nie od insuliny, dlatego że no to tak nie działa. To nie jest tak, że w momencie, gdy nie ma insuliny, to nic nam nie blokuje spalania tkanki tłuszczowej. W ogóle jedząc tłuszcz, po prostu możemy gromadzić tłuszcz i tyle, bo mamy do tego inny mechanizm. Jakbyśmy nie mieli, to byśmy pewnie dawno wyginęli, bo to jest strasznie głupie. Ewolucyjnie to nie ma sensu i po prostu takie są fakty, że jesteśmy w stanie gromadzić tłuszcz bez insuliny. Postaraj się, żeby fundamentem twojego śniadania było dobrej jakości białko. Na przykład jajka, sardynki, łosoś albo tuńczyk. Białko podnosi termogenezę, dzięki czemu twój organizm spala więcej kalorii. 5. Pamiętaj o zdrowych tłuszczach.
białko czy podnosi termogenezę? Taki nie, w sensie białko ma wysoki efekt termiczny i jest on, powiedzmy, no, wyższy od nie wiem, no, węglowodanów czy tłuszczu. Jest dużo więcej powodów, żeby jeść większą ilość białka w ciągu dnia, żeby jeść większą białkę w ciągu, ilość białka w ciągu dnia, warto by było zacząć od samego początku dnia, czyli od śniadania, ale w momencie, gdy ktoś na przykład spożywa 1,5 grama na kilograma z ciała białka versus na przykład 2 albo nawet 2,5, to ta różnica w efekcie termogenicznym przestaje mieć aż takie znaczenie, zwłaszcza, że chociażby, wiecie, załóżmy, że ktoś utnie 100 gram węgli, a doda 100 gram białka tylko po to, żeby mieć wyższy efekt termiczny. Tylko że nie bierze pod uwagi, że te 100 gramów węgli mniej spowoduje na przykład, że zrobi gorszy trening, więc spali mniej kalorii, więc koniec końców wyjdzie mu to gorzej, niż jakby zrobił na odwrót. Oliwa z oliwek, olej MCT, masło, olej kokosowy albo orzechy. Zdrowe tłuszcze sycą na długo, podtrzymują... Olej kokosowy to nie jest zdrowy tłuszcz, tam praktycznie nic nie ma w tym tłuszczu. On daje energię, ale tam prawie nie ma wartości odżywczych. Oliwa, orzechy, nasiona, ryby, zajebiste. Jajka też, zajebiste źródło tłuszczu. Ale masło albo olej kokosowy? Nie. Stabilny poziom energii i są mega paliwem dla twojego. Jeżeli chcesz poznać więcej sposobów, jak od... Nie chcę poznać już nic od ciebie. To, co ja kupuję, to głównie steki jagnięce, steki argentyńskie i chopsy jagnięce oraz mielona cielęcina. Ile kosztuje dieta lwa? Za jagnięcinę płacę około 70 zł za kilogram, steki są trochę droższe, około 100 zł za brazylijskie i 160 za argentyńskie. Mielona cielęcina jest trochę tańsza i płacę za nią 45 zł za kilogram. Jem około kilograma mięsa dziennie, może trochę więcej, więc byłoby to... No tak, to są właśnie minusy diety chociażby ketogenicznej, czy diety lwa, że to jest po prostu droga dieta i tyle w temacie. Bo jeżeli dieta opiera się głównie na mięsie i to dobrej jakości mięsie, to po prostu będzie droga. I wiecie, co ma zrobić teraz osoba, która no nie będzie... płaciła 1500 czy 2000 zł za jedzenie miesięcznie, bo to jest dosyć dużo i totalnie niepotrzebnie, a wręcz szkodliwie. Trening MS spala do 1200 kalorii 20 minut? Nie. Chyba że ktoś waży, nie wiem, 400 kg, to może byłby w stanie tyle spalić, chociaż nie wiem, ale nie. Nie spala 1200 kalorii 20 minut. W ogóle 1200 kalorii, żeby spalić, nawet w godzinę, to ciężki temat, bo to musiała być osoba, która bardzo dużo waży i która jest na bardzo wysokim poziomie wytrenowania, że jest w stanie przez długi czas pracować na wysokim tętnie. I może wtedy te 1200 kalorii w godzinę byłoby realne, chociaż no ciężko. To naprawdę musiała być taka, wiecie, gość 120-130 kg, który przez godzinę, nie wiem, biega naprawdę intensywnie. To może wtedy tyle rzeczywiście spali, w innym przypadku to jest niemożliwe, a już na pewno nie w przypadku treningu EMS. No i ziomal wymyślił, że zrobił sobie wyciskanie na triceps na maszynie do wyciskania na klatę. Oszukał system. Szanuję. Trzy rzeczy, których nie jem, ponieważ dbam o swoje zdrowie. Guma do rzucia to nie jedzenie, a jednak powoduje zdęcia. Zawiera BHT, które jest rakotwórcze, oraz słodzik aspartam, który ostatnio również został sklasyfikowany jako rakotwórczy. Batony proteinowe. Ni to posiłek, ni to przekąska. Jest to produkt przetworzony. Jestem głodna, to po prostu jem posiłek, a jeżeli mam ochotę na przekąskę, to po prostu sobie na nią pozwolę. Pakowane chleby bezglutenowe. Nie mają nic wspólnego ze zdrową żywnością. Mają długi skład, zawierają często cukier, konserwanty, emulgatory, olej roślinny utwardzony, który jest tłuszczem trans. Dobra, to tak. Z pierwszym się zgodzę, w sensie nie wiem, czy tam to jest rakotwórcze, to BHT, nie mam pojęcia. W dupie to mam, prawdopodobnie nie jest, skoro jest w sprzedaży. Ale załóżmy, dobra, niech będzie, że jest. Czy gumy do rzucia mogą powodować zdjęcia? Jak najbardziej. Więc rozumiem, że ich nie spożywa. Następnie, na drugim miejscu, właśnie ten aspartam. Nie został sklasyfikowany jako rakotwórczy. Więc nie, wręcz przeciwnie. Jest klasyfikowany jako obojętny. W sensie, no, w takich ilościach, jakie jesteśmy w stanie spożyć, jest obojętny dla nas. Następny punkt był batony proteinowe. Tak, ja się zgodzę, że batony proteinowe to jest taki
produkt, powiedziałbym, że z dupy trochę, nie? W sensie, bo tak, nie dostarczy nam dużej ilości protein, bo nie dostarczy. Jest mocno przetworzony, bo jest mocno przetworzony. I wiecie, i kalorii powiedzmy, że w 100 gramach ma podobnie jak zwykły baton, może trochę mniej. Więc teraz pytanie jest, czy będzie różnica duża między zjedzeniem batona proteinowego a Snickersa? Biorąc pod uwagę, że dostarczymy tyle samo kalorii, tylko właśnie będzie się różniło trochę tego białka. No to właśnie, to jest ta różnica, że my dostarczymy 10 albo w sensie 10 gramów białka mniej lub więcej. Więc czy to ma znaczenie? Niezbyt. Ja bym powiedział w ten sposób, że batony proteinowe są lepszym zamiennikiem normalnych batonów w momencie, gdy a. ktoś po prostu chce spożywać więcej białka, b. komuś te batony smakują, c. ale smakują nie na tyle dużo, żeby to spowodowało taką falę chęci jedzenia na słodyczy. Bo to też trzeba wziąć pod uwagę, co się dzieje po zjedzeniu danego produktu. Że jeżeli on jest naprawdę mega smakowity, to bardzo możliwe, że zareagujemy na niego tak, że będziemy chcieli zjeść więcej. I tu się zaczyna problem. Po batonie proteinowym może tego po prostu nie być. Zresztą no, ja sam jem batony proteinowe, więc jakby mówię to z własnej perspektywy. Kolejna sprawa, że batony proteinowe częściej występują w mniejszych wersjach. W sensie łatwiej jest kupić batona proteinowego, który ma na przykład 30 gramów, a ciężej jest kupić normalnego batona, który ma 30 gramów. Bo one zazwyczaj właśnie występują w takich wersjach powiedzmy 40+. Po prostu mniej kalorii dostarczymy. No i na koniec osoby, które na przykład mają cukrzycę, które mają insulinooporność, no to u nich zwykłe słodycze mogą po prostu spowodować za duży wyrzut cukru. Właśnie no przez to, że to makro się różni i wiecie, w momencie, gdy mamy baton proteinowy, no to on teoretycznie powinien spowodować mniejszy wystrzał tego cukru niż zwykły baton, dlatego że ma więcej białka i mniej cukru niż normalny baton. Więc to jest oczywiste. I co tam na końcu było? Jeszcze? Nie wiem. Wyjebane. Także tak. Były dzisiaj ketoświry? Były. Była dieta lwa? Była. Także myślę, że zasłużyłem tutaj na łapeczkę w górę, na komentarzyk i na subskrypcję oczywiście, żebyś nie przegapił kolejnego odcinka, który no na pewno będzie dużo szybciej niż teraz, jak była ta przerwa. Postaram się, żeby był w ciągu 2 tygodni. Oczywiście jak będzie dużo wyświetleń, dużo łapek w górę, to pojawi się szybciej. Więc do zobaczenia, misiaczki. Można zgasić światełko i jeść węglowodany.